Siemaneczko, cześć, czołem, czeski z tej strony i gramy dalej w No Place Like Home. I zbierzamy na Frozen Peaks, mroźne szczyty. W końcu możemy, a co to płot jakiś tak przewalony. Ktoś by go naprawił. Idziemy. Ciekawe co nas tutaj spotka. No na pewno myślę, że będziemy stawiać te ogniska, czy jakoś tak robić w jakieś lodowce. Rozmrozić. Ja kurczę, spodziewałem się, że tu będą jakieś śniegi i w ogóle, ale. O. Jeszcze już zapomniałem prawie jak się steruje. Ale mamy tu. Dobra, pierwszy jakiś. I ten kurczak uwolniony. No dobra, tutaj się nie da. Ale tak z drugiej strony tak widzę, że tam się da jakoś wejść. No, tutaj już widzę jakieś coś ukryte. Stamtąd trzeba jakby zeskoczyć, nie? O, ale to jest fajne, bo tu patrzcie. Nie trzeba pojedynczo już rozwalać tych rzeczy. O, no to może będzie szybciej szło nam. Tu mamy coś do... Tylko byśmy musieli z tamtej strony jakoś wejść, nie? No dobrze. O, tu mamy... schematik. O. Dry firewood. O, właśnie, to było... To właśnie o co mi chodziło, że to było... w ogóle ja to sobie trochę... ciszył... grę. Tutaj jest tak, krzyżyk, trójkąt, kółko, kwadrat. Pewnie nie zapamiętam, ale dostaliśmy też te suche drewno, które będziemy mogli rozpalać ognisko pewnie gdzieś, żeby jakieś lodowce. No dobra, to nie jest czasem właśnie to, ten lodowiec. No i widocznie tego na razie rozwalić nie możemy. Z drugiej strony też się zastanawiam. O! O, 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 o. Dobra, teraz. Dobra, jeszcze raz, bo na pewno był X na samym początku, tylko nie pamiętam reszty. X, trójkąt, kółko, kwadrat. X, trójkąt, kółko, kwadrat. X, trójkąt, kółko, kwadrat. X, trójkąt, kółko, kwadrat. Dzik! Dzika świnia. Panie prosiaku, gdzie by pan chciał? A może tutaj coś będzie? Nie. Jakiś domek. Może to coś na zasadzie, wiecie, tych domków takich, co były dla jeleni, czy dla lisów. O. Czy ja to rozwaliłem właśnie? To? To? Nie. Zastanawiający.
Aha, tutaj nie przejdziemy, bo nie mamy... O, ale tutaj widzę ten... prezencik. Pewnie nie przejdziemy, bo nie mamy... nie możemy tego rozwalić, o właśnie. Skandal. Ale zobaczymy, co tutaj mamy. Komponenty, no komponenty zawsze się przydadzą. Tutaj widzę jeszcze jakieś śmieci tutaj. No dobra, czyli generalnie trzeba będzie pamiętać, że tutaj są rzeczy do rozwalenia. Cyk. No, na plus wielki, że teraz nie macie tych pojedynczych takich rzeczy, tylko jednak się rozwala je hurtowo. To jest na plus. Widać, że to było, że to zostało dodane później. O. Że ten teren został dodany później. Pewnie w jakimś update'cie albo w czymś takim. No dobra, ale ja bym chciał... O, właśnie to. No dobra. Bo to już mi się bardziej podoba niż rozwalanie takiego wszystkich pojedynczych tych... Wienek, nie? To możemy coś tu z tym zrobić? Nie. Szkoda. Tu już widzę pająki. Kurczę, miałem nadzieję, że... Tutaj spotkamy też jakiś nowy rodzaj wroga, ale widzę, że... Tak nie za bardzo. No bo są te pająki. To... co jest już słabo? Myślałem, kurde, miałem nadzieję, że... Chociaż... Tu będzie coś urozmaicone. No dobra. Chodźcie. Dobra. Załatwione. To jest to, co chyba nie mogę rozwalić. Tak. Lodowce. Ale co, idziemy dalej. Właśnie, zobaczmy, spójrzmy na to, jak to w ogóle wygląda na mapie, bo my jesteśmy w tym momencie tej strony, tak? Nie. Nie, momencik. My tu szliśmy, tu. Tak, bo tu są te, tu jest ten biom, gdzie już byliśmy. Tutaj z tą dziurą, tak? Czyli tak, nie, no zgadza się, jesteśmy tutaj, w tym biomie. Jakiś satelita tutaj będzie. Jeszcze z pustynia. No dobrze, dobrze, dobrze. Kurczę, ale mam nadzieję naprawdę, że to będzie takie... O! Tartak? O! My tu będziemy ten znowu zasiewać te drzewa. Nowy kupiec? No, drzewko. Cześć, koleżanko. Zaraz do ciebie tam się przejdę. Ale pierwszy się trochę posprzątam na zapleczu. O, proszę, zostawiłeś tu walizkę, koleżanko. Gdyby nie ja, to byś w ogóle tego nie miała. Cześć. Oh, hello, I didn't see you there. Nie widziałam cię. Cześć, mam na imię Ellen. Miło cię spotkać. O, tak, Ellen. Rudy mówił tam o ciebie coś tam, że pomogłaś mu w samotnych wzgórzach. Mamy dużo roboty tutaj. Co powinienem zrobić? You see, I'm the... O, to jest ornitolożka. Może w końcu zaczniemy wykorzystywać te gniazda, nie? Could you please me call 5 piór mamy dla niej. From nearby, nie, z tych właśnie. O, czyli w końcu my się będziemy zbierać te pióra z
z tych gniazd, co właśnie tak ciągle widzieliśmy gdzieś w koło, nie? Po drugie, ptaki potrzebują gniazd i drzew, ale wszystkie drzewa są zniszczone. Posać trochę. Musisz zebrać specjalne nasiona. Okej, okay, już jedno zrobiliśmy. I jeszcze ten robot. On był pokojowo nastawiony w przeszłości. Możesz z nim pogadać? Zobaczyć, co jest źle? It's usually to be found in the pole forest just behind my snack. Czyli on może być znaleziony zazwyczaj tam gdzieś w lesie. Got anything else? Well, there is a boar lair in my left. A, czyli tu jest jeszcze ta lair, taka lejka dla dzików po lewej stronie. A, i żeby... If you want to bring the boars back, find some firewood and ignite... A, czyli musimy rozpalić ognisko. Okej. Okay. Have you how can I help you? Czy możecie nauczyć jakichś przepisów na farmę? Nothing. Dobra. Co nam ma za przepisy? Można tutaj drzewa. Recipe. You can protect the young. Ale tego nawet nie możemy, nie mam tego przepisu tutaj. Oj, tu jest ta kawa, czy coś tam, co chciały chyba te jelenie, tak? Nie wiem, co to jest w ogóle jeszcze. Ja to tak nazwałem kawą, ale tu widzę jakaś taka... a może to barszcz? Taki czerwony trochę, nie? Może buraki będziemy zbierać? No i tu też jest coś... Cow sheet. Once built you can feed and tame... O, krowy będzie można zbierać. Lele. Recipe, cheese house. Czyli będziemy z mleka mogli robić ser. Loom, czyli to jest te do tkania, nie? Z wełny. Czyli podejrzewam, że też będą jakieś owce, może? Można bałwana ulepić. No dobra, to mogę się nawet tego nauczyć. Głowy bałwana. Co ty tam jeszcze masz? I masz jeszcze upgrade do tych karmika dla ptaków, co tam kiedyś zbudowałem też. No dobra, i ty chyba to masz wszystko. Czy ja mam tutaj coś, I have question? Ja mogę zbierać pióra. Dobra, czyli... Dobra, czyli to wszystko. Mamy kolejne kościki, czyli na to wynika. Tak, pozbierać te specjalne żołędzie, jakby to można powiedzieć, i zasadzić je. Przynieść 5 piór. Z tych gniazd. Pogadać z tym robotem. Tam gdzieś coś ten ścina drzewa może. O, i zapalić raz, dwa, trzy, cztery ogniska. Ołki dołki. Mam nadzieję, że pewnie będzie widać dokładnie, gdzie są te ogniska. Zastanawiam, czy może nie lepiej pierw tutaj gdzieś poszukać i później tam za nią pójść. Tu na przykład widzę miejsce na... Coś tu wcisłem. Nie, ale co ciekawe...
Właśnie nie mamy już specjalnych tych nasion. Tutaj coś wcisłem, ale czy tutaj coś fajnego jest? No, chyba pójdziemy tutaj pierw, tylko ja już będę tutaj czyścił, bo tutaj jest o wiele łatwiej też. A jest jeszcze też szansa, że pod tymi kamieniami znajdziemy te specjalne żołędzie. O, właśnie. Właśnie o to mi chodziło. I cyk, od razu zasadzimy tutaj. Cyk. O, tu jakaś butelka. Tu się nie przebijemy jeszcze przez te lodowate rzeczy. Się zastanawiam też, czy my mieliśmy jakieś tam ulepszenie. No właśnie tutaj tego nie zrobimy. Tu kaczka. No i co, uwolniłem ci i będziesz mi teraz gęgać tutaj. O, tu coś mamy. O, jest, to coś do czegoś było potrzebne tam, nie? Ale patrzcie, cebulka potrzebna, a cebulki jeszcze nie znamy, chociaż może raz zbieraliśmy. Czekajcie, bo tutaj mamy jakieś nowe. Nie, dirty wheat. Brudne nasiona. Zboże. Dry wheat, firewood. To w ogóle ja już wyrzucam te rządki, bo mam ich sporo w tych i tak mam ich za dużo. Czyli nie, nazbieraliśmy tylko nasiona zboża. To chyba z tego będziemy mogli zrobić chleb, a tam gdzieś był potrzebny do czegoś chleb. O, mamy. W końcu możemy zbierać te ziarna. Dobra, to chyba będzie wszystko. Może tutaj już nie będzie takich, kurde, podziem. Może, bo te podziemie są fajne, tylko że nie w taki sposób, jaki oni to zrobili, takie rozbudowane, wielkie te podziemia, nie? One by były fajne, jeżeli na przykład by były takie właśnie mniejsze, ale z jakimiś konkretnymi zagadkami, może tam takie były. Raz takie, co trzeba było gdzieś zaskoczyć, gdzieś na jakiejś platformie u góry. O, tam kolejne te nasiono. O, jest krowa. Gdzieś tu coś można zrobić, wejść. Nie, tam jest krowa, ale czekajcie, bo tutaj mamy też miejsce na... Cyk, jest, pozasadzone. Krowy na pewno i tak nie będziemy mogli jeszcze zabrać, bo nie mamy nawet domku dla nich. Ale możemy na przykład wyczyścić jej. O, tutaj wszystko, nie? No ja wiem, nie mam dla ciebie jeszcze mieszkania. Sorry, mućka. To ona tak skacze, jak jakaś kuska. To jest kuska zmieszana z krową. Cyk, to zbierany. Pień mnie tutaj przeszkadza. Tutaj pozbieramy. Tu widzę chyba, a nie, to jest kolejne miejsce na ziarno. Czyli tych miejsc mamy. Pewnie tutaj będzie tak samo jak w tych wcześniejszych miejscach, że tych miejsc i ziaren on będzie o wiele więcej niż ogólnie potrzeba do questu. Stawiam wszystko na to, że tak będzie. O, na przykład tu mamy ziarenko. Cyk. Dobra, ja tutaj muszę jeszcze to posprzątać, bo no szukam, o właśnie tego szukam. Gdzieś jeszcze miałem tutaj miejsce, żeby zasadzić te ziarno, nie? Tutaj o, na przykład, nie? Cyk. Bueno, jak tak szybko pójdzie, to my to zaraz zrobimy tego questa z tymi sadzeniami, sadzeniem drzewek.
I cyk. W tamtą stronę to się gdzieś idzie. Tam chyba będzie ta alejka tych... Bo ona mówiła, że po lewej stronie będzie alejka dla dzików. Może byśmy zajrzeli tutaj po prostu tych dzików. Mi się wydaje, że tam dalej jak pójdziemy... To po prostu pójdziemy dalej w las, nie? A jestem ciekawy... Bo mam trochę tego drewna. Więc teoretycznie... Byśmy może jakieś ognisko mogli już rozpalić. Dzień dobry. Ja tu przyszedłem rozpalić ognisko. Można? O, dobra, ziarno. Teraz się zastanawiam właśnie, czy tu gdzieś będzie miejsce na to ognisko. O, tu dzik śpi. Dziku. Powiedz ty mi, gdzie ty byś chciał ognisko? O! Drugie te... piórko. Czy ona mówiła o tym miejscu na pewno? Ona powiedziała, że na lewo, czyli ona się patrzyła w tą stronę, czyli tu jest lewa, no. Wydaje mi się, że chodziło o ten teren, tylko że ja tutaj nie widzę nigdzie miejsca na ogniska. O! A te piórka to widzę też będzie łatwo zbierać, bo przecież my mieliśmy tych piórek też pełno we wcześniejszych tych biomach. I teraz się zastanawiam, czy ona później nie powie, a tak dobrze ci idzie zbieranie tych piórek, to może byś pozbierał dla mnie tak jeszcze z 40 w innych światach. Dobra, mamy tutaj ten i możemy zeskoczyć tu w dół. I tu mamy... No i mamy chlebek. Chlebek był na pewno do czegoś potrzebny. Do wcześniejszych. I nie wiem, czy czasem nie będzie do wiertła jeszcze lepszego potrzebny. Ale to nie dam se uciąć. Niczego se nie dam uciąć. Okej, okay, czyli tutaj mieliśmy ten terenik. Wracam do naszej pani ornitolog. Tak, jeszcze właśnie sprzątnęłem jej tu w środku i widzę, że... ale tylko takie zwykłe jedzonko. Tu chyba wszystko zrobiliśmy? Tak mi się wydaje. Ale tu nie mieliśmy żadnych miejsca na ognisko, czy ani nic. O, proszę bardzo, już zrobiliśmy jeden questik. Zasadzanie tych drzewek. Oczekuję nagrody. No dobra, o. To jest taki jakiś potężny lud. Co ciekawe, my się tam nie dostaniemy, albo dostaniemy bokiem trochę. Patrzcie. Już rozumiem, to trzeba... Tutaj jest te miejsce na dziki. Trzeba rozpalić 4 ogniska wokół tego lodu, żeby... O,
Dawać mi tu. Jeszcze bym tu mógł wyżej iść? Nie. Żeby ten loot się rozpuścił. Nie, to my to teraz zrobimy już. Czy tylko dwa te. Są potrzebne. Easy. No i pięknie, zrobione. Czyli the bare minimum, the black eyes of the melt now I layer should be too hard. As I have some experience with this business, I will also need this existed and clean the bonfire, perform cosmetic. 20 tych. Ja chyba będę miał tyle, no. Żeby naprawić. O. A dobra, wyjdziemy. Już myślałem, że się tu zablokowaliśmy. Dobra, idziemy dalej. Ciekawe tu jeszcze. O, tu będzie ten robot chyba. Ej, w ogóle. Ja teraz dopiero zauważyłem, że my mamy taką czapę na zimę. Teraz. Czy mieliśmy ją wcześniej? Bo już teraz nie wiem. Może ona miała ją wcześniej, tylko ja dopiero teraz zauważyłem, że nosi czapę taką. Dobra, no to tutaj widzę pana robota. Trochę wygląda jak taki... Takie te roboty, te mecha... O, dobra, noc jest. Jak te takie roboty były w World of Warcraft, te takie... No, może trochę naciągane, aż że te roboty, ale... Ale trochę tak. Cyk. Dobra, idziemy zaraz sobie pogadać z tym robocikiem. Zobaczymy, co on ode mnie będzie chciał. A może pierw mu sprzątniemy tutaj trochę podwórko. Będzie może nastawiony do nas milej. Cyk. O, proszę bardzo. Wszystko sprzątnięte, podwórko. A on zaraz nam powie... Chłop, coś tu zrobiła. Zbierałem te śmieci przez 20 lat. A ty wszystko zniszczyłaś. Co tu się stało? Zepsułem się. Potrzebuję części, trzech części, starych części z magazynu. Dobra, czyli find three robotic square parts. No dobra, czyli... Dobra, znajdę części. Thank you. Thank you, very thank you. Dobra. Czyli on potrzebuje się naprawić. A żeby się... O, tu w ogóle jakieś domeczki tam dałem. Ale dobra, idziemy pierw sobie tutaj górą. O, tu w ogóle widzę, górą też będzie można przejść. Ciekawe. W ogóle to jest... A, dobra, to będziemy tam będziemy mogli pójść sobie dalej. A ten domek? Ja chciałbym naprawić go. Możemy sobie zabrać. O, możemy coś... O, my tu możemy wejść do tego domku. Dzień dobry. W końcu zrobili, bo w tych wcześniejszych biomach to nawet jak były jakieś takie domki, to one były tylko takimi atrapami, nie? A tutaj w końcu... Robot parts jest znalazłem, ale to tylko jedno na razie, nie? Firi firi, Co to? Czyżbym wreszcie wszedł do krainy mrozu?
Syk. Oho, tutaj nie przejdziemy, jeżeli nie zdobędziemy jakichś nowych, fajnych rzeczy, nie? Dobra, tutaj coś znaleźliśmy. No dobra, tu zagroda była. Ale też jest tam u góry przejście. Ej, ale mi się wydaje, że to... Mogliśmy tutaj wejść też z drugiej strony, znaczy z dołu, w sensie. Ale zaraz to sprawdzimy. Oho, kolejna. Cyk. Komponenty i drywood. Tylko czy jeszcze te suche... Ej, a to nie będzie czasem teleport do domu? Tak! Mamy tutaj do domciu. No to fajnie, to tu wiemy, że będziemy mogli sobie iść dalej. I oj, tam chyba w końcu będą śniegi. Śnieg. Nie, to nie było naokoło przejście do tamtego terenu, tylko tu było przejście gdzieś. Tu na czas coś. A gdzie to w ogóle? No tu leci czas, ale to jest tylko jedno, a powinno być jeszcze... Zazwyczaj trzy chyba były. O, tak, trzy są. No tutaj. Żeby przejście odblokować. Tu jest drugie. W takim razie gdzie będzie... Trzecie. Jest drugie. O! Jest trzecie. O, co tam jest? Spokojnie, panowie. Coś tam się uspokójcie. Takie niecierpliwe te pająki. Dobra. Załatwione. O. Aha, no bo tu są te znowuż. Ale tu zastanawiam się. Czyli tutaj też jakieś części trzeba naprawić. I coś się stanie, ale nie wiem co. Dobra, ale to fajne też jest. Podoba mi się. Mają lajka. Ej, no, bierz to, dobra. Teraz tak. Dobra. Teraz tak. Tu jest pierwsze. Drugie. I szybko. Szybko biegnij. No nie zdążysz. Dobra, jest. Ellen. Szperamy w kątach. No, co to za przejście? Gdzie my tutaj dotarliśmy? Do krowy. I do czegoś. O, te onion ring. No krążki cebuli. O, to się nazywa po polsku, nie? Tylko my jeszcze chyba cebuli nie mamy. Mamy tylko zboże. O, i też znaleźliśmy gdzieś fotel. Okej. Okay. I krowę znaleźliśmy, ale krowę jeszcze nie możemy zbierać. Tam w ogóle jakaś czacha jest. Ja mogę po tą czachę iść? Nie. No dobra.
Nie, to nie. Płaski bez. Ale tu była krowa, dobra. Tam było do naprawienia coś. Ale ja bym wrócił teraz, bo tutaj mamy teleport od razu do tego terenu. I wtedy jakbyśmy się przeteleportowali, to byśmy mogli iść dalej, nie? Ale ja bym się wrócił tutaj, bo tam... Gdzie to było? Tam. Było też wejście na drzewo. I też przejście tam na dół, kurczę. Tylko, że to też może być tam... O, dobra. Plant acorn inside. Four soil stack and cover them. Recover. I teraz to my musimy właśnie zdemieć te właśnie, no jak się nazywa, te osłony na drzewo. Właśnie do tego questu będą potrzebne, nie? O, i tak, widzicie, mówiłem, buraki. Dobrze mówiłem, że to jest barszczyk. Ale to jelenie chcą barszczyk? What the fuck? Dobra, nie oceniam. A jak my możemy tam przejść? A, tu trzeba będzie mościk zrobić, no. A, tylko tutaj nie przejdziemy, bo i tak nie możemy. Dobrze, dobrze, ja sobie zapamiętam. Wam to wszystko. Paskudniki jedne. Ale ja bym zrobił teraz unstack, żeby wrócić do domu. I tam było... Tylko ja chyba teraz... O, nie zrobię niestety, będę musiał tylko zobaczyć, zasadzić będę musiał przede wszystkim. Dobra, ja bym musiał zasadzić po prostu, Boże, tyle mi starczy. Jest, jest. Te, tu mamy to, tu wyrzucamy. Ja bym chciał zobaczyć jeszcze, bo to, te ulepszenia na wiercenie było u niego zawsze, nie? O, u Rudego. Rudy, weź ty mi pokaż coś. Tak, chleb. Glas. To jest szkło. Myślałem, że to jest lód tam ukryty, nie? W tych śmieciach, ale to jest szkło. Okej. Okej. Lód, a lody jeszcze nie potrafię. Ale dobrze, bo te będziemy mogli zrobić na następny odcinek. Bo teraz już zasadziłem dopiero te zboże. I będziemy mogli sobie zrobić ulepszenie na lepsze wiertło. A tym samym... W ogóle zobaczmy sobie, w ogóle co my nowego dostaliśmy. A, mamy tu piór. O, ile tu jest piór. Do zebrania. Możemy zrobić... To nie... To było potrzebne, nie? Na pewno. Ale tu jeszcze nie mamy cebulki. Tu nie mamy buraków. Tu nie mamy cebulki. No ale to będziemy mogli zrobić, jak tylko nam wyrośnie zboże. Postawilibyśmy jeszcze... Gdzie to jest? Cyk. Idziemy sobie w domu jeszcze postawić te... fotel. Jeden, o. A, tylko można, tak, nie można taki... Nie może, szkoda, że nie, bo tylko o 90 stopni można obrócić fotel, a nie, bo chciałbym tak, wiecie, pożyć w tą stronę, tak na ukos, ale no nie da się. No dobra, no najwyżej będziemy tutaj mieli. Można sobie usiąść na ten fotel, nie? Tu niestety nie mamy, tu... Wszędzie pusty taki domek, nie? Wiesz, mogliśmy do tego pokoju, bo ten taki mamy... Z obrazem, o właśnie, ty czekajcie, tak pod obrazem, tak, dawać. Cyk, elegancko,
Dobra, myślę, że skończymy na ten dzisiejszy odcinek. Następnym razem pójdziemy, ja sobie tam parę dni tam przeklikam, żeby mieć. I żeby mieć też te ulepszenie. Jakieś butelki, nie można tego sprzątnąć? Chyba nie. Żeby mieć ulepszenie już wiertła na te lepsze szklane śmieci, tak? I żeby je zbierać, znaczy nie tyle, żeby je zbierać, tylko żeby przejść, bo tam były takie miejsca, gdzie musieliśmy tego użyć. I pozwiedzamy sobie trochę ten Frozen Peaks. Tak więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara!